Chciałabym oddać głos pomysłodawcy i opiekunowi całego projektu, pięcioletniego grantu właściwie, którego ostatnie efekty właśnie dzisiaj widzimy i chcielibyśmy Państwu przedstawić. Profesora Aleksandra Fiuta oczywiście. I chciałam Cię prosić, Olku, o właściwie przypomnienie założeń Twojego projektu, Waszego projektu, a także o słowo na temat jego miejsca właściwie w korpusie dzieł zebranych Miłosza, w tej edycji, która trwa już ponad 20 lat. Bardzo Cię proszę. Dzień dobry Państwu. Nie lubię patosu, a chwila jest zaiste wyjątkowa, dlatego że jesteśmy świadkami zakończenia wielotomowej edycji dzieł zebranych Czesława Miłosza, wspólnego dzieła wydawnictwa literackiego i wydawnictwa Znak. Także te ostatnie 5 tomów zamyka jak gdyby cały ten ponad 40-tomowy zbiór. Wypada mi w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować, może nawet nieobecnym, ale ciągle obecnym w mojej pamięci i wdzięczności, przede wszystkim redaktorom wydawnictwa literackiego, pani dyrektor Małgorzacie Nycz, która cały ciężar tego wydania, bardzo trudnego, na początku ofitującego różne perypetie z prawami autorskimi przyjęła. Także pani redaktor Anicie Kasperek, która pieczołowicie opiekowała się tą edycją. No ale również muszę podziękować uczelni, bo spotykałem się z ogromną życzliwością i wsparciem przede wszystkim dziekanów, to znaczy pani profesor Renaty Przybylskiej i profesora Jarosława Fazana, ale także pracowników sekretariatu i także administracyjnych, czyli pani Marii Szajny i pani Aleksandry Ryś, które zawsze z ogromną wyrozumiałością i pomocą służyły w przedzieraniu się przez zasieki biurokracji i pułapki różnych przepisów. Także w tym miejscu chciałem im tak serdecznie podziękować. Ten, jak powiedziałem, te 5 tomów ma charakter, jak już mówił profesor Ligenza, charakter rezultatu pracy w obrębie grantu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. I sądzę, że razem z wcześniej wydanym tomem także publicystyki rozproszonej, czyli przygodami młodego umysłu, stanowi całość bardzo wyjątkową. To znaczy ona daje się czytać na różne sposoby. Daje się czytać jako część integralna dzieła Miłosza i wielorakość jego inspiracji, gatunkowych wariantów, rozmaitych stylów, prób i eseistycznych i także zapisów wykładu w publicystyki bezpośredniej, interwencyjnej i tak dalej. Zatem dla badaczy Miłosza jest bardzo cennym źródłem informacji. Ale daje się także czytać jako rodzaj, tak myślę, jak gdyby rozpisanego poprzez różne teksty i konfrontacje z wielorakimi sytuacjami, wyzwaniami, dziennikiem Miłosza. Można to czytać jako zapis jego w różnych okresach historycznych, bo jak powiadam też, zaczynając od przygód młodego umysłu, od okresu dwudziestolecia, konfrontacji z sytuacjami historycznymi, takimi jak właśnie dwudziestolecie, ale też później wojna, okupacja, no i wreszcie okres PRL-u, są zapisy, które odnoszą się do takich przełomowych momentów tuż po wojnie, czy 56 rok, 68, 89, no i wreszcie w Polsce już niepodległej, kiedy Miłosz pierwsze do niej przyjeżdżał, spędzał
tylko okres lata, a później już osiadł na stałe w Krakowie. I wreszcie myślę też, że w takiej szerszej perspektywie można by nazwać te tomy takimi przygodami umysłów w piekle XX wieku, bo konfrontowany właśnie z totalitaryzmem w wydaniu czy w kształcie nazistowskim i komunistycznym, bo ten wątek konfrontacji jest istotny o tyle, że dla Miłosza to jest ciągle refleksja nad tym samym, czyli pytaniem skąd zło unde malum i refleksją nad kryzysem czy schyłkiem, jak powiadał, całej cywilizacji, która wyrastała ze źródeł chrześcijańskich. Tak kiedyś napisał w Ziemi Ulro, że już w wieku 15 lat został jakby dotknięty odczuciem tego, że zmienia się coś na miarę schyłku antyku, a może coś, czegoś więcej. I z tej perspektywy patrząc, ten ostatni tom jest szczególnie ciekawy. To znaczy nie tylko dlatego, że zawiera teksty niepublikowane, zebrane z różnych archiwów, ale także dlatego, że jak gdyby w takim skrócie, właśnie przez to, że ułożone są te teksty chronologicznie, pozwala zobaczyć to jakby jeszcze drugą stronę pisarstwa Miłosza, tą ukrytą, tą schowaną w szufladzie, ale równie bardzo ważną, reagującą na aktualne wydarzenia. Na przykład bardzo ważnym takim tematem, który się przewija w tej książce, jest problematyka antysemityzmu, z którym Miłosz się mierzy już od okresu zaraz tuż po wojnie, wspominając okres okupacji. Ale też jest oczywiście refleksja, bardzo silnie obecna refleksja nad nacjonalizmem, a szczególnie nad groźnym związkiem nacjonalizmu z katolicyzmem w polskiej tradycji. Zatem można ten tom czytać jako taki zapis właśnie, skondensowany zapis tych różnych przygód intelektualnych, ale też jako zapis reakcji na konkretne wydarzenia. Co więcej, myślę, że zadać należy pytanie, kiedy się czyta ten tom, o przyczyny, dlaczego teksty niektóre trafiły do szuflady. Przyczyn jest, myślę, kilka. Jedna to jest taka, że teksty po prostu nie zostały ukończone albo zostały porzucone, tak jak na przykład Dziennik Londyński, niesłychanie interesujący, zaczynający się dość zabawnych przygód, jakie miał przyszły dyplomata z zdobyciem spodni w Londynie zaraz po wojnie w 1946 roku. Ale również są teksty, które zostały wstrzymane przez cenzurę. To są te teksty, które po wojnie Miłosz pisał do czasopism krajowych i jednak były interwencje cenzury. Wreszcie są teksty, które on zdecydował się nie publikować z przyczyn prywatnych. To znaczy, może nie chciał się tak bardzo odsłaniać. Takimi tekstami są na przykład teksty poświęcone, bardzo przejmujące w wyrazie teksty poświęcone Zbigniewowi Herbertowi. Ja byłem zresztą świadkiem tych dylematów Miłosza, który po opublikowaniu Hodasiewicza poczuł się ogromnie zraniony i mówi, no ja muszę na to odpowiedzieć, ale nie mogę, bo przecież to jest chory człowiek, nie mogę jeszcze dodatkowo go ranić. I te teksty nam zostawił do lektury już po jego śmierci. To może na początek tyle powiem, żeby nie zabierać więcej czasu. Dziękuję bardzo. A to, co ja chcę powiedzieć, zanim oddam głos współtwórcom projektu, będzie w pewnym sensie dopowiedzeniem. To znaczy chciałam powiedzieć kilka zdań o tym tomie z archiwum z pozycji czytelnika.
Przepraszam Państwa miłoszologów, ale są wśród nas także studenci, więc postaram się to zrobić zwięźle. Po pierwsze, czym jest ten zbiór? Jak mówi nota edytorska, to jest właściwie publicystyka, czyli dokładnie w skład tomu z archiwum weszły wybrane teksty o charakterze publicystycznym, niewydane drukiem za życia autora, jak wiemy. Są to głównie odczyty oraz mniej liczne szkice i artykuły pisane z myślą o publikacji, ostatecznie jednak niedrukowane. I jak już powiedział profesor Fiut, znajdziemy w tym bogatym zbiorze wiele tekstów, wiele szkiców, wiele niesłychanie inspirujących wypowiedzi, które się w żadnej z tych kategorii nie mieszczą. Tak jak ten Dziennik Londyński, czy jak znakomite teksty satyryczne z publicystyką nie mające nic wspólnego, pisane właśnie na temat przemian ustrojowych. To jest Kronika Polska i Kronika Litewska. Gdybyśmy chcieli pomyśleć o jakimś uporządkowaniu tematycznym tego tomu, to natrafiamy na te same trudności, które nam towarzyszą, kiedy myślimy o całym dziele Miłosza. Ale muszę powiedzieć, że pewne linie, i to jest zupełnie arbitralne, wydają mi się tutaj o tyle wyraziste, że bardzo głęboko dotykają naszej obecnej sytuacji. Więc wyróżniłabym może, jakby zapoczątkowując tutaj rozmowę i dyskusję, takie wątki czy takie linie tematyczne. Zrozumieć wiek XX, czyli nowy wymiar historii, to oczywiście sam fundament refleksji Miłosza. I tutaj chcę zwrócić uwagę na tekst, właściwie na to jest to odczyt wygłoszony w Osace. On ma właściwie tylko incypit, skorzystam z przywileju poety. Ale w trybie właściwie przytoczenia, żeby Państwu uświadomić, o czym przed chwilą próbowałam powiedzieć. Otóż Miłosz tam mówi tak. Gdyby mnie zapytano, co jest najtrudniejszym problemem dla poety XX wieku, odpowiedziałbym: dowiedzieć się, czy i jak można pokonać uczucie bezradności wobec samozwańczych wysłanników historii. I tutaj także wspomniana już refleksja o nacjonalizmie, czy nacjonalizmach. Bardzo ciekawa, bo Miłosz mówi o nacjonalizmie ciemiężców i nacjonalizmie ciemiężonych, ale także o rodzeniu się nowych form nacjonalizmu i powiada mianowicie tak. Różne formy nacjonalizmu mają, jak się wydaje, przyszłość jako odpowiedzi na abstrakcyjny charakter wielkich, wielonarodowych organizmów. Inny wątek, który wydał mi się niezwykle ważny, to byłby wątek odrodzenia. Odrodzenia po katastrofie. Odrodzenia kultury, twórczej aktywności, indywidualnej świadomości człowieka. I to jest próba przezwyciężenia katastrofy poprzez skupienie się na aktywności umysłu, na intensywności pracy umysłowej. Tutaj Miłosz bardzo wcześnie, bo to jest początek lat 60., mówi o czasie postapokaliptycznym i bardzo ciekawie go definiuje, a mianowicie tak. W pewnym sensie weszliśmy w okres postapokaliptyczny, jako że w latach 50. upadła najostrzejsza odmiana wiary w szczęście wiekuiste, doktryna stalinowska. To jest odczyt skierowany, jak mi się wydaje, do młodych ludzi, dlatego tutaj ten akcent na aktywność, na możliwość zmiany poprzez drobne, codzienne akty jest bardzo, bardzo wyraźnie położony. Tak więc Miłosz nieledwie konkluduje, tam gdzie jest intensywność, duch apokaliptyczny się rozwiewa. Naprawdę liczą się nie tysiąclecia, ale ten dzień, tu i teraz. Bardzo ważny jest oczywiście wątek rozrachunkowy. Takie teksty jak Powinienem był i wreszcie ten tekst o Herbercie. I tutaj chciałabym powiedzieć dwa słowa. Ten tekst niezwykle przejmujący dla mnie w pierwszej i drugiej lekturze. Ten tekst nie jest dopowiedzeniem. Czytając go możemy wyczuć wyraźnie, kiedy Miłosz zbliża się do granicy, której z zasady starał się w swoich pismach nie przekraczać. I nie jest to nawet granica wyznania, czy mówiąc jego językiem kwestia stylu, ale swoiście i głęboko pojęta odpowiedzialność pisarza. I to jest taki gatunek odpowiedzialności, który już w jego czasach należał do rzadkości. A dzisiaj, jak przypuszczam, wydaje się niezrozumiały. Tak czy inaczej, jest to próba szczerości,
ale co chyba ważniejsze, próba dopracowania się prawdy. No bo sama szczerość nie wystarcza. Trzeba jeszcze zrozumieć i zdobyć się na bezstronność. I wspomnę jeszcze tylko o jednym wątku, który tutaj jest, mówię o tym szeroko, czyli literatura i polityka, sztuka i polityka. I w tym momencie to przestanę, bo poprosiłam współtwórców projektu, żebyśmy razem zrobili taką prezentację, w pewnym sensie rekomendacje wybranych tekstów. I teraz właśnie o te rekomendacje, prezentacje Państwa poproszę. Pani profesor Marzena Woźniak-Łabieniec. Marzeno, czy mogę Cię prosić? Dziękuję bardzo, oczywiście. Wybrałam dla Państwa dwa teksty, oba opracowywałam edytorsko. Dwa teksty archiwalne, które wiele łączy, choć między nimi jest dość duża różnica czasu, jeśli chodzi o powstanie. Pierwszy z nich, któremu nadaliśmy tytuł, jest cennym przywilejem, Incipit. Poświęcony jest właściwie z odpowiedzią na list Konstancemu Jeleńskiemu. List, który był o tyle ważny, że dotyczył jednej z najistotniejszych kwestii, które dręczyły i drążyły Miłosza do śmierci. Kwestii jego podjęcia współpracy z nowym rządem po II wojnie światowej. I drugi tekst, również zaprzątkowany Incipitem, należą do osób, poświęcony Jane Hersh, jego przyjaciółce. Oba te teksty były napisane po śmierci adresatów w pewnym sensie, czyli po śmierci osób, którym były poświęcone. To je łączy. Łączy je to, że były to dla Miłosza bardzo ważne osoby, ważne dla jego światopoglądu, kształtowania się pewnych poglądów, ale także pewnej wizji literatury. Ponadto oba teksty zawierają nie tylko wspomnienie o osobach, które dotyczą, ale są także takimi wyznaniami Miłosza, dotyczącymi pewnych deklaracji ważnych dla niego, deklaracji właśnie światopoglądowych. Tekst pierwszy poświęcony Jeleńskiemu, znajduje się jego maszynopis w archiwum w Toruniu. Tutaj taka mała dygresja, tak, archiwisty, to jest bardzo dość ciekawe, jak różnie archiwa podchodzą do badaczy, tak? Archiwum w Toruniu jest bardzo skrupulatne, jeśli chodzi o pilnowanie rękopisów. W Bajnekę możemy bardzo swobodnie korzystać z rękopisów, z materiałów i to jest też taki przyczynek też do kwestii badawczych. Ale to jest tylko na marginesie. Ten tekst pozwala postawić kilka ważnych pytań. Miłosz pisze go jako odpowiedź na list przesłany mu przez Jeleńskiego. I tutaj są bardzo ciekawe daty. Warto na nie przy lekturze zwrócić uwagę. Bo Jeleński pisze list do Miłosza 9 października 1982 roku. To jest 2 lata po Noblu. Z drugiej strony pisze w tym liście, że skłoniła go do jego napisania korespondencja Miłosza z Wańkowiczem zamieszczona rok wcześniej w twórczości. Pytanie, jak ważne i czy jak wiele czasu było potrzeba, żeby odnieść się do korespondencji sprzed roku. Tak? List powstaje rok po korespondencji, która była inspiracją dla lektury i dla owego listu, a Miłosz odpisuje w roku 88, czyli jakby 6 lat po otrzymaniu listu od Jeleńskiego i właściwie odpisuje, ponieważ Jeleński nie żyje. Czyli jest to taka tylko odpowiedź jakby już po śmierci, tak? Jakby trochę spóźniona odpowiedź. Dlaczego go nie publikuje? To jest też ciekawe pytanie. List wysyła do Anieli Micińskiej, swojej przyjaciółki, która pomagała mu, czy z którą konsultował niektóre swoje teksty, między innymi także Rok Myśliwego. Tak jakby też trochę potrzebował jakiegoś lustra, żeby to, co napisał, jeszcze było przeczytane przez innego czytelnika.
objętość tego listu, tej odpowiedzi, tego tekstu jest bardzo duża i to jest też, to też pokazuje, jak to był dla Miłosza ważny problem, jak on próbował punkt po punkcie odpowiadać na list Jeleńskiego, jakby troszeczkę sam z perspektywy czasu postawił sobie to samo pytanie, które postawił mu Jeleński w pewnym sensie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego takie wybory? I czy mogło być inaczej wtedy? Jest w tym liście, jest w tej odpowiedzi zamieszczonej w tomie, Państwo będą sobie mogli to przeczytać, fragment też wycięty przez, znaczy inaczej, skreślony w maszynopisie. I w tym fragmencie Miłosz pisze mniej więcej coś takiego. Z jednej strony dokonałem tego wyboru, ponieważ, znaczy inaczej, teraz z perspektywy czasu jakby nie do końca wiem, czy nasze wybory, to są do końca nasze wybory, na ile one są uwarunkowane też po prostu losem, losem indywidualnym, ale też jakby ten wybór pomógł mi od wewnątrz zobaczyć pewne mechanizmy, których nie można było zobaczyć z zewnątrz, będąc poza tym systemem. I mówię o tym też dlatego, że przejdę teraz do drugiego tekstu, do tekstu Należę do osób, bo taką klamrą jest spajającą, oprócz tego, że właśnie są dedykowane osobom, zmarłym przyjaciołom, jest to, że on w tym tekście poświęconym Hersz troszkę dotyka podobnego tematu, że to ukąszenie heglowskie, o którym wielokrotnie pisał, było tak silne, że jednocześnie, kiedy już był na emigracji, kiedy już był we Francji w latach 50., kiedy rozmawiał wielokrotnie z przyjaciółką, ona pozwoliła mu zdystansować się do francuskich intelektualistów komunizujących. Jakby jej też zawdzięcza taką umiejętność spojrzenia z dystansem na tę sytuację. W tym liście, w tym takim nekrologu swoistym po śmierci Hersz też pisze właściwie, że zawdzięcza jej to, co chyba każdy z miłoszologów mógłby wymienić jako takie najważniejsze miłoszowe wyzwania stawiane poezji, literaturze w ogóle. Po pierwsze pisze, że Hersz nauczyła go, że należy badać rzeczywistość, nie ulegać iluzjom, nie ulegać idealizowaniu rzeczywistości. Świat jest to byt dotykalny, realny, namacalny i jest piękny w swojej rzeczywistości, w swojej strukturze bytowej i należy to w poezji pokazać. Po drugie, filozofia, Hersz była filozofką, filozofia podobnie jak literatura i poezja jest po coś. Ona nie jest dla samej siebie, ona jest po to, żeby dawać pocieszenie, żeby dawać wsparcie, żeby być po prostu dawać radość, tak? Żeby dawać, żeby jej funkcja była taką funkcją dla czytelnika wzmacniającą zdecydowanie. To też Miłosz pisze, zawdzięczam przyjaciółce. I trzecie, to też jeden z najistotniejszych aspektów twórczości Miłosza, to taki postulat, aby literatura pytała o to, co potem, o tę drugą przestrzeń, o podszewkę świata. To wynikało w dużej mierze również z tych wczesnych rozmów z Hersz we Francji. Także te teksty bardzo Państwu polecam do lektury. Myślę, że one też jakby oddają bardzo istotę miłoszowej twórczości. Na razie tyle. Pozwolę sobie jeszcze włączyć się w wolnych wnioskach. Dziękuję bardzo. Poproszę doktor Karinę Jarzyńską. Karino, twoja w tej chwili. Tak. Halo? Jestem. Tak. O, Ewa Włodziejczyk też oczekuje. O, wspaniale. Będziemy już w komplecie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Przepraszam z opóźnieniem, ale przemieściłam się w kilka minut z Łodzi do Krakowa, będąc w Radomiu. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się. Ja może też przekażę od razu, żeby to już nie umknęło, kilka wiadomości, które przez ten czas dostałam od osób, które
z różnych powodów albo nie mogą, albo jakby technicznie, albo fizycznie też bardziej do nas dołączyć. Przede wszystkim Anita Kasperek, właśnie reprezentując wydawnictwo literackie, przekazała mi wiadomość, o której odczytanie prosiła głośno, więc zrobię to niniejszym. Szanowni Państwu, szanowny panie profesorze, drodzy edytorzy, ogromnie dziękuję za wspólną pracę. Jestem uradowana, że mogłam brać udział w tym wyjątkowym pod każdym względem przedsięwzięciu edytorskim. Minęły dębowe lasy, łąki, sosnowy bór, a z nami zostaje tysiące stron Miłosza. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, Anita Kasperek. I drugą taką osobą jest pani Małgorzata Zemła, jedna z tłumaczek, tłumacząca z niemieckiego, pomagająca nam w tej pracy, także też nas serdecznie pozdrawia. Dzień dobry, panie profesorze. Dołączył do nas jeszcze Michał Gaspietowski. Z mojej strony cieszę się, że państwo wszyscy są. Ja chciałam opowiedzieć o również dwóch tekstach z małymi wycieczkami jeszcze w inną stronę. Bardzo ważną wartością tej książki, którą państwu prezentujemy dziś z archiwum, wydaje mi się obecność mów, przemówień Miłosza. Takich tekstów, które nie ukazały się, ponieważ były przeznaczone właśnie do wypowiedzenia na głos, a nie do pisma. Przez to są oczywiście stworzone w nieco innym języku, bardziej potocznym, często też bardziej emocjonalnie nacechowanym niż to, co znamy z jego pisma, z jego pism. Także to jest, myślę, wielka oryginalność i wartość tej książki. Szczególnie emocjonalnymi mowami jest to, co znajdziecie państwo na jej początku i czym się zajmowała właśnie Ewa przede wszystkim, czyli te mowy, które jako atasze kulturalne Miłosz wygłaszał jako taki dyplomata reprezentujący jednak ówczesną władzę, co też daje się w tych tekstach na różne sposoby wyczytać. Nie będę się nad tym skupiała, tym bardziej, że właśnie są wśród nas osoby, które się tym zajmowały bliżej. Natomiast chciałam zakreślić taką linię wyrastającą od tamtego okresu, czy zakorzenioną w tym okresie, właśnie tuż powojennym, kiedy Miłosz właśnie wyciąga konsekwencje z tego doświadczenia wojennego, opowiada o tym doświadczeniu Zachodowi i zastanawia się nad możliwościami reparacji, jak wcześniej powiedziała też Joanna. Ciekawe jest dla mnie to, że chociażby w takim tekście Czcząc pamięć wielkich ludzi, to również incipit, przemowa Miłosza w 150. rocznicę urodzin Mickiewicza, ale właśnie wygłoszona w Stanach Zjednoczonych do ludzi, którzy Mickiewicza mieli prawo w ogóle nie znać. I on tego Mickiewicza w bardzo nietypowy sposób przedstawia, bardzo interesujący tekst. Wspomnę tylko o tym, przeczytam wam państwu fragment, dobrze, który właśnie ten emocjonalny, taki tuż powojenny charakter tych przemów ówczesnych, myślę, nieźle reprezentuje. My, którzy przeżyliśmy długie lata wojny, mamy poczucie, że zachowaliśmy życie jedynie przez przypadek i że mamy podwójną pracę do wykonania. Naszą własną oraz tych, którzy nie przeżyli. Jeśli zastanawiają się państwo, dlaczego tak mocno podkreślam znaczenie czynnego życia, proszę, aby państwo wzięli pod uwagę, że mówię pod wpływem wspomnień wojennych, jak wszyscy, którzy byli wtedy w Polsce. Przecież punktem dojścia jest ten model czynnego życia ucieleśniany jakoś przez samego Mickiewicza, ale było to dla niego wtedy ważne i przeróżne konsekwencje z tego, jak wiemy, Miłosz wyciągał. Ja chciałam się skupić na tym, jakby tej części doświadczenia wojennego, jakim było świadkowanie Holokaustowi, zagładzie Żydów. I Miłosz jakby czynnie na tą zagładę, na to doświadczenie próbuje odpowiedzieć, staje się jej świadkiem w różnych formach i właśnie ten tom z archiwum dodaje kolejne teksty do listy, którą już znamy, różnych form jego świadczenia o Holokauście. I powiem o dwóch tekstach i chciałam państwu też pokazać ich rękopisy. Pomyślałam, że to jest okazja niezła, żeby skoro i tak się widzimy w takiej zapośredniczonej przez ekrany formie, to pokażę wam na ekranie takie dwa slajdy, po jednym na każdy tekst, który wybrałam, żebyście mieli taką próbkę tego, z czym pracowaliśmy. Widać to może? Proszę o sygnał, czy widzicie? Widać. Świetnie, ale
kolejność jest odwrotna. O to chciałam najpierw pokazać. Wcześniejszy tekst z 1954 roku, wspólnie opracowany przez Miłosza ze Stanisławem Wincenzem, jest to zapis audycji radiowej. I też zależało mi na tym, żeby to wybrzmiało, że to jest osobny też korpus tekstów Miłosza, który wciąż właściwie w dużej mierze czeka na opracowanie. Mamy archiwalia z jego audycji opracowywanych dla BBC. To jest audycja opracowana dla sekcji Polskiej Radia Francuskiego. I znalazłam ten maszynopis w archiwum Instytutu Literackiego Kultura. Bo i tutaj też z tego miejsca może podziękuję pracownikom tego archiwum, bardzo życzliwym i jakoś pomagającym nam również w ferendzie. To jest takie świadectwo, nie bezpośrednio świadectwo. To jest jakby właśnie reakcja na doświadczenie wojny, jakieś wyciągnięcie tekstualnych konsekwencji z tego doświadczenia świadkowania Holokaustowi poprzez wzięcie udziału w tej audycji, asystowanie Wincenzowi w opowieści o Żydach z Połomyi. I obaj autorzy podkreślają to, że właśnie skupienie się na konkrecie, na jednej miejscowości, na osobach, które tam po prostu żyły, nawet nie niezwykłych osobach, ale często przeciętnych, o czym opowiada Wincenz, może lepiej działać na wyobraźnię współczesnych niż wielkie liczby. To jest taka argumentacja dla nich obojga ważna i pewnie motywująca właśnie stworzenie takiej audycji. No i tutaj wybrałam takie dwa cytaty. Miłosz w ogóle wypowiada się w tej audycji w środku, pomiędzy dwiema dłuższymi wypowiedziami Wincenza. Więc jest takim, nie wiem, chórem troszeczkę towarzyszącym mu, przyjacielowi. Nie byłem nigdy w Kołomyi i mógłby ktoś zapytać, skąd mi przyszło do głowy przemawiać właśnie z tej okazji. Więc odpowiadam. Wspominać umarłych ogólnie jest trudno. Im szerzej się spojrzy, tym większą ilość męczeńskich zgonów, się ogarnie, tym bardziej sucha statystyka przesłania rzeczywistość. Kiedy grono żywych wspomina tych, których twarze pamięta, trzeba się do nich przyłączać, bo wymieniając z nimi na odległość uścisk ręki, ratujemy się od abstrakcji cyfr, przenikamy wyobraźnią w ciało i cierpienie. I zaraz później jeszcze padają takie słowa. Korzystam ze sposobności, aby przypomnieć temu, co to usłyszy, że wymordowanie w Polsce milionów Żydów przez hitlerowców nie jest sprawą zakończoną. Nie jest zakończoną, powtarzam. Świadomość wielu ludzi może z takich czy innych względów bronić się przed uznaniem olbrzymiości tego faktu, ale jest to fakt lawina. Jedno z tych zdarzeń w historii, które pomimo chwilowych przemilczeń czy obojętności rosną z upływem czasu. Wierzę, że ten fakt stanie się centralnym punktem dla tych, którzy w odległych latach jutra będą starali się zrozumieć zbrodnie XX wieku. To może też ciekawe jest to, że on gdzieś pomiędzy tymi dwoma fragmentami mówi o tym, że powodem, dla którego mówi, jest brak powodu. Nie mam w tym żadnych politycznych celów. Wydaje mi się to jakoś korespondować z tymi jego świadectwami holokaustowymi z początku właśnie pracy po 1945 roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy jednak te powody były troszeczkę bardziej polityczne. Tutaj się troszeczkę odcina, myślę, ale można się jeszcze nad tym zastanawiać, od tej niedawnej przeszłości. I drugi z tekstów, który tak zaanonsuje zaledwie, o prawie 10 lat późniejsza, dialektyka poganina i Żyda, tym razem znaleziona w Weinecke Library. Tekst napisany w języku angielskim, jak widzicie Państwo, ręcznie, zawiera skreślenia i tak naprawdę jest tak na granicy naszych przyjętych założeń, to znaczy jest skończony, jest czytelny, natomiast nie jest taki zupełnie w czystopisie dopracowany. W tym sensie wahaliśmy się czasami w takich sytuacjach, czy w ogóle tekst publikować, ale w tym wypadku jego treść uznaliśmy za na tyle interesującą, bo to był taki trzeci oczywiście ważny czynnik przy naszych decyzjach. Czy to jest coś, co wnosi jakieś nowe treści do miłoszologii, więc w tym wypadku myślę, że na pewno. To jest wypowiedź na temat myśli teologicznej Gastona Fessarda, francuskiego
jezuity. Może Państwo pamiętają, w abecedle jest takie interesujące, bardzo jedno z moich ulubionych haseł o lekturach budujących. I tam Miłosz mówi, że, znaczy pisze, że zawsze starał się czytać rzeczy, które właśnie go wzmacniały. Wzmacniały go jako człowieka wielowymiarowego. Jakby działały na jego wyobraźnię tak, że czuł się bardziej wielowymiarowy i takie rzeczy, takie lektury ludziom poleca. I właśnie francuscy teologowie, w tym Fessard, byli dla niego ważnymi lekturami. I tutaj mamy na talerzu tego Fessarda bardzo taki gęsty zapis jego lektury właśnie tej teologii. I to jest przykład tego już bardziej abstrakcyjnego, ogólnego rozważania źródeł właśnie różnych dwudziestowiecznych katastrof i ich natury i później konsekwencji, które mogą z tego wypływać, ale już na takim filozoficznym i teologicznym właśnie poziomie. Przeczytam wybrany cytat. Dla ludzi fascynujących się historią jest jasne, że łańcuch przyczyn i skutków nie wystarczał, by wyjaśnić takie zjawiska jak nazizm i komunizm. Że istniał jakiś tajemniczy element, który wymykał się powierzchownej logice. Po raz kolejny w centrum sceny historycznej stanął Żyd. Żyd jako ofiara, jako lud skazany na zagładę przez nazistowskie pogaństwo. I tu już może przestanę udostępniać, żeby też nie za bardzo się zapośredniczać przez ekran. Więc Państwu to gorąco polecam, może w całości, i myślę, że to wymaga po prostu rzetelnego, jakiegoś dłuższego badania. Zaznaczę tylko, że oprócz tego, że mamy tego francuskiego teologa, autora zresztą książki Dialektyka Doświadczenia, przepraszam, Dialektyka Ćwiczenia Duchowego Ignacego Loyoli, to jest też skądinąd dla mnie ważny trop. Więc dowiadujemy się, co Miłosz tych francuskich teologów wyciągał bardzo obszernie, ale też słyszymy, jak bardzo postępowe, w sensie nowatorskie intuicje Miłosz miał, pisząc na przykład o Marksie, jednym właśnie z takich Żydów stojących w centrum historii XX wieku, jako o właśnie teologu. Tutaj gdzieś miałam dokładny cytat. Marksizm jest teologią sekularyzowaną. Więc to jest język, którym się posługują współcześni tak naprawdę myśliciele próbujący zrozumieć ten marksizm, prawda? A Miłosz to pisze w 1962 roku już. Konsekwencje, jakie z tego wyciąga, są momentami kontrowersyjne, myślę, ale to już też zostawiam Państwu indywidualnej lekturze. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że jest już z nami pani profesor Ewa Kołodziejczyk. Ja będę chciała za chwilę się do pani zwrócić, ale pozostanę przy tej kolejności założonej wcześniej i poproszę najpierw Mateusza Antoniuka, profesora Mateusza Antoniuka. Jesteś, Mateuszu? Tak, oczywiście jestem, wizualizuję się, słuchałem bardzo uważnie wszystkiego, co tu zostało powiedziane. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim Państwu. Dzięki. W takim razie ja bym zaproponował takie oto dwa nakłucia. To byłyby dwa punkty. Z jednej strony tekst zatytułowany w oryginale Three Years Ago an Event Took Place, co w przekładzie Magdy Heidel zostało przyjęte jako 3 lata temu miało miejsce wydarzenie, a z drugiej strony komentarz do poematu dla dorosłych. I tu od razu dwa takie zasadnicze komentarze do tego zestawienia. Pierwszy jest taki, to nie są teksty, którymi ja się zajmowałem. Mieliśmy swoje działki oczywiście w tym tomie. To zupełnie nie jest moja strefa tej książki, ani przypisowo, ani edytorsko. To jest zdecydowanie rekomendacje, wskazania i że tak powiem dziedzina Ewy Kołodziejczyk, która się z nami połączyła, więc wspaniale, że już jest. Ewo, czy ja mogę w takim razie zrobić taki wskok do twojej grządki w tym ogródku i tam zerwać te dwa kwiatki i o nich coś powiedzieć? Mateusz, uwij sobie z nich piękny wianuszek i przystępuj do dzieła, i będę bardzo wdzięczna, słuchając twojego punktu widzenia, bo jak wiadomo, światło pada na stożek i raz pokazuje trójkąt, a raz kółko, a nigdy to nie jest stożek, więc posłucham tego, co powiesz ty.
Sam prowokowałem nas w tą idylliczną stylizację, mówiąc o ogródku, więc potem zrobił się z tego wianuszek, ale oczywiście one zupełnie nie są idylliczne, te teksty, więc pewnie ta metafora, ten ciąg metaforyczny, który tutaj niechcący uruchomiłem, pewnie niespecjalnie się tutaj klei. Dzięki. Drugi komentarz zasadniczy jest następujący. Tak naprawdę to jest dziwne zestawienie, że akurat te dwa teksty chciałbym czytać obok siebie, bo właściwie nic im do siebie nawzajem wydawałoby się. One są zupełnie różne. Zupełnie różne, jeżeli chodzi o sytuację komunikacyjną, w jakiej są konstruowane. 3 years ago an event took place. To jest odczyt wygłoszony przez Miłosza 18 kwietnia 1946 roku w Bostonie w hebrajskiej szkole Bet Hillel z okazji 3. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Wydarzenie pod patronatem American Jewish Congress. I w sensie takim właśnie, i w sensie takim materialnym to jest maszynopis, który nawet ma podkreślane akcenty pozaznaczane. Jak można rozumieć, to był jeszcze czas, kiedy Miłosz ciągle trochę jeszcze nieswojo czuje się w języku angielskim, ma wygłosić to wystąpienie rocznicowe i gdzieś sobie zaznacza takie punkty akcentowe prawdopodobnie, tak? Natomiast komentarz do poematu dla dorosłych, Adama Warzyka oczywiście, to jest rękopis, jak się zdaje, niekompletny i niedokończony. Kończony, pełen pokreśleń. Ja w pewnym momencie go pokażę, ale w pewnym momencie. Pisane na świeżo, to jest 55 rok, reakcja na publikację tegoż w Nowej Kulturze, tego tekstu. I tu tak naprawdę nie do końca jesteśmy świadomi, jaki był układ komunikacyjny, dlaczego to pisał, dla kogo to pisał, dlaczego ostatecznie tego nie skończył, etc., etc. Więc zupełnie inne nastawy, czasy, pudła rezonansowe. No można by powiedzieć, że też jednak nieporównywalność tematów, waga tematów, dotkliwość tematów jest jednak zupełnie inna. Oczywiście, że kwestia rozliczania się z fałszem okresu socrealizmu to jest rzecz bardzo poważna, no ale to jest jednak czyjś tekst, który teraz komentujemy. Natomiast 3 years ago an event took place to jest niesłychanie dotkliwy tekst, jak chodzi o osobiste doświadczenie autora, bo on po prostu opowiada w tym 1946 roku w Bostonie, jak był świadkiem tłumienia powstania w getcie i między innymi pojawia się ten taki pasus: mieszkając na przedmieściach około 4 kilometrów od getta, pewnej cichej nocy usłyszałem straszny krzyk, krzyk rozpaczy tysięcy ludzi, których właśnie mordowano. To niewiarygodne, ale prawdziwe. Brzmiał on jak ostatnie wezwanie skierowane do świata żywych. Było to nie do wytrzymania, a człowiek czekał, żeby jakieś nagłe wydarzenie przerwało te diabelskie działania. Rzecz jasna, nic takiego nie nastąpiło. Słońce wschodziło i zachodziło, a rzeź trwała. Więc pewnie tekst skupiony wokół takiej mocy świadczeniowej, takiego osobistego zapisu własnego, no też jest nieporównywalny z jakąś taką tutaj recenzencko-krytyczną wycieczką w kierunku głośnego teraz poematu na łamach prasy krajowej. Dalej, no to co Karina już trochę mówiła, odczyt bostoński jest związany na pewno z osobistym doświadczeniem, ale jednak jest wkomponowany w kwestię funkcjonowania Miłosza profesjonalnego jako przedstawiciela dyplomacji państwa polskiego, to najzupełniej jest jasne. Natomiast no tutaj brakuje takiego aspektu, nazwijmy to, no właśnie jakiegoś instytucjonalnego osadzenia w przypadku tekstu o Warzyku. Co jeszcze można by powiedzieć? Mówiąc krótko, no to są zupełnie nieprzystawalne i niezestawialne teksty, wydawałoby się, a jednak w którymś momencie ta możliwość zestawienia się pojawia. W którym momencie? Czytam pewien akapit z tekstu o Warzyku z 1955 roku. Mianowicie, kiedy on dociera, Miłosz, kiedy dociera do wersu: stoją jak słupnik bezmyślny na placu pod kandelabrem. Ja nie wiem, jeśli dobrze myślę, to chyba chodzi o fragment, w którym mowa jest o placu Konstytucji. Tak mi się wydaje w tym utworze Adama Warzyka. Kiedy powiada on: stoją jak słupnik bezmyślny na placu pod kandelabrem, rozpętuje skojarzenia. Cytuję dalej. Uczuciowa to rzecz, miasto zbudowane od nowa na krwi i ludzkich popiołach. Z pewnością w takim mieście najpilniejszą potrzebą jest odprawienie obrzędów, które by umarłym pozwoliły odejść w spokoju.
utrwalając ich twarze w brązie czy granicie, dopełnia się takiego obrzędu. Nie, to nie wystarcza. Musieliby być pokazani ze swoją wiarą, z którą odeszli, a nie wyzyskani. Nic takiego nie zrobiono i na ulicach Nowej Warszawy jest gęsto od duchów. Jest pomnik Dzierżyńskiego, ale nie ma, o ile mi wiadomo, pomnika Janusza Korczaka, idącego dobrowolnie z dziećmi, które kochał na śmierć. Na szczęście wzniesiono pomnik obrońcom getta, ale nic nie upamiętnia żołnierzy AK, co może i lepiej, bo umieszczono by na ich cześć napis brzmiący jako belga. Nic nie upamiętnia też młodych warszawskich poetów, którzy zginęli w latach okupacji niemieckiej albo w czasie powstania. Oto dlaczego hiatus pomiędzy Warszawą przedwojenną i obecną jest tak przerażający. Prawda? I tu się dość nieoczekiwanie robi to jakieś spotkanie, to jakieś przecięcie tych dwóch tekstów z zupełnie innych momentów historycznych, innych układów komunikacyjnych, stylistyk, sytuacji, ze wszystkiego innego. Tu gdzieś one się niespodziewanie przenikają w tym takim pomyśleniu o Warszawie, o konkretnym mieście, jako o takiej przestrzeni nawiedzonej, tak? Takie miasto nawiedzone przez, nie wiem, tu można teraz się zastanawiać nad pojęciami duchy, widma, nieobecność, brak, tych pogrzebanych i niepogrzebanych zarazem, tak? I to jest taki bardzo przejmujący, powiedziałbym, miejsce spotkania tych dwóch całkiem odmiennych przecież miłoszowych wypowiedzi. Można by jeszcze tutaj sięgnąć po taki cytat. Kończy się jeden z ostatnich passusów tego bostońskiego odczytu o powstaniu w getcie brzmi tak. Mowa tu jest o tych, którzy nie chcą mieszkać w kraju, o przeżywcach, o ocaleńcach z Holokaustu, nie chcą mieszkać. Wstrząs psychologiczny jest zbyt wielki, by dało się go wytrzymać. Od tego momentu cytuję. Nie można żyć na cmentarzu. Scena tak wielu strasznych tragedii nie jest miejscem, w którym można w spokoju ducha zamieszkać. To jest wypowiedź z 1946 roku z Bostonu. Nie można żyć na cmentarzu. Scena tak wielu strasznych tragedii nie jest miejscem, w którym można w spokoju ducha zamieszkać. No i jeszcze raz przypominam te fragmenty z komentarza do warzykowego poematu, kiedy mówi się o tym mieście jako mieście, którym jest pełno od duchów i który jest miejscem nie do wytrzymania. Skoro już przy tym jesteśmy, to powiem tylko jeszcze jedną rzecz, którą należałoby tutaj podkreślić w związku z komentarzem do poematu dla dorosłych. Tak się czasem mówiło często o Miłoszu jako o kimś takim nieledwie wrogim, zimnym, obojętnym na ten temat poległych z tego młodszego od niego pokolenia, z tego kręgu akowskiego, warszawskiego. No czasami to urastało do rangi jakichś takich zupełnie już piramidalnych wyostrzeń publicystycznych, wspartych złą wolą, czy ignorancją, czy jednym i drugim, ale już nawet nie o tym mówię, tylko mówię o gdzieś takim powszechnym, silnym przekonaniu, że mu było do nich daleko i obco, bo pewnie było pod różnymi względami. Ale gdzieś rozsiane są przecież w tym dziele takie momenty czułego wyobrażenia, czułego pomyślenia o tamtych poległych i ten tekst jest jednym z takich momentów. Czytam go dalej. Albo streszczę. Za chwilę padnie takie sformułowanie, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To nie jest moja mitologia, to nie jest moja polityczna linia, to nie jest świat, z którym ja bym się utożsamiał. Za chwilę Miłosz napisze, nienawidziłem powstania warszawskiego. Są bardzo mocne słowa. Nienawidziłem powstania warszawskiego. Mówi dlaczego? Ponieważ nie prowokuje się Pana Boga, dmuchając mu w twarz dymem ofiarnych stosów i krzycząc, teraz ty jesteś zmuszony sprawić cud. Znowu mocna fraza, prawda? Nie prowokuje się Pana Boga, paląc miasto, żeby interweniował. Miłosz twierdzi, to było jasne, że musieli Sowieci się zatrzymać i tak dalej, i tak dalej. Nie wnikam, nie komentuję tych słów, tylko przywołuję. Ale od tego miejsca znowu jest taki oto zwrot. Ale dzisiaj, 11 lat później, bardzo ciekawe zdanie, takie powiedziałbym nawet troszkę niemiłoszowskie. Nie wie się naprawdę, jak ten olbrzymi wypadek, powstanie warszawskie, włączy się w dzieje. Zaskakujące. Nie wie się tak naprawdę, jak ten olbrzymi wypadek włączy się w dzieje. I znowu powrót do tematu umarłych poetów. Owocuje przez milczenie. Duch Baczyńskiego, Gajcego, Stroińskiego asystuje literackim konwektylom i mrozi usta. Nie wolno ciągle rozpamiętywać tego, co było. Żeby jednak zyskać prawo zerwania z przeszłością, trzeba duchy zażegnać.
Takie objaśnienie jest konieczne, bo inaczej wiersz, który nastąpi, mógł być interpretowany jako zamiar przywłaszczenia maski heroicznej. Uzupełnia on w pewnym sensie poemat Warzyka. I teraz w takim razie pozwoliłbym Państwu sobie wzorem Kariny udostępnić na moment pulpit mojego komputera. Rozumiem, że widzą Państwo w tym momencie rękopis komentarze do poematu dla dorosłych. Tak, widać dobrze. Dziękuję. No więc on się tak rozwija, jak Państwo widzą, to jest tekst, który wymaga trochę pracy. To nie jest tak skomplikowane jak jego rękopisy poetyckie, niemniej jednak trochę się tutaj dzieje. I teraz dochodzimy do miejsca, które przed chwilą przeczytałem. Teraz je Państwu pokażę. O! W pewnym sensie poemat Warzyka. Co tu jest napisane? Ach, to była przedmiot rozmaitych zamysłów i namysłów. Zamiast portretu Tadeusza Gajcego i taki krzyżyk. No więc wiem, że tutaj był spory zgryz i spore wahania na poziomie edytorskim takich decyzji. Ja ich nie podejmowałem, uczestniczyłem tylko w ich konsultowaniu, w ich dyskutowaniu. Ewa, nasz kierownik, za chwilę, jeżeli zechcą, coś powiedzą, co o tym myśleli. Natomiast ostatecznie zapadła tutaj decyzja, żeby zinterpretować to na prawach pewnej hipotezy, ale jednak takiej mocnej hipotezy, to jest zasygnalizowane w komentarzu, że prawdopodobnie Czesław Miłosz myśli tutaj o włączeniu wiersza Tadeusza Gajcego pod tytułem Portret. No nie zamiast portretu, ale portret. I ten wiersz, którego tylko pierwszą strofę przeczytam, został tutaj wprowadzony, ale z komentarzem zaraz sygnalizującym, że jest to pewnego rodzaju konstrukt, interpretacja, domysł. Więc nie ma tutaj jakiejś takiej sprawiania wrażenia omnipotencji i wszechwiedzy edytorskiej. Ta strofa pierwsza, tylko pierwszą przeczytam wiersza Portret brzmi: choćbym co dzień rozmnażał się liczny, inną mową przemawiał tkliwszą, choćbym w światło zmieniony lub w liście spadał kruchy pod sierp błyskawicy, choćbym język miał martwy i oczy za światowym oddane znakom, powiem, w niebie różowym jak w wianku świeci dom mój palący się w nocy. To jest zupełnie daleka poezja od tej, jaka Miłoszowi by się podobała. I kiedy on pisze w traktacie poetyckim o tych zabitych, że przedmioty dla nich łamały się w tęcze i tam, to nie jest przecież pochwałą. To jest negatywna ocena, taka na poziomie poetyki formułowana. To takie wiersze jak Portret dokładnie w tę konwencję, w tę tendencję językową się wpisują. Ale on ten wiersz tutaj przywołuje. Ten wiersz dla niego, prawdopodobnie wedle naszej interpretacji, ten wiersz okazuje się prawdopodobnie dla niego istotny jako pewien gest, przywołanie tego wiersza jako pewien taki gest, no właśnie, łączności z duchami, jakkolwiek patetycznie by to nie wybrzmiało. Kończę udostępniać ekran i kończę w ogóle mówić. Chyba już skończyłem. Nie wiem, dlaczego tak pasożytniczo się zachowałem i na cudzych tekstach, znaczy opracowywanych nie przez siebie, operowałem. Mógłbym niby mówić o tych, którymi ja się zajmowałem. Ja zajmowałem się raczej tymi z późnego okresu, końcówka tego tomu, to więcej tam siedziałem sam. Ale jakbym zaczął o tym mówić, to też pewnie bym się rozpędził i mówiłbym już za długo straszliwie, więc to będzie ten moment, w którym postawię może nie kropkę, a średnik, a jeśli jakiekolwiek możliwe będą ciągi dalsze, niekoniecznie przeze mnie wygłaszane, to zawsze się jeszcze mogą na forum pojawić. W każdym razie takie dwa teksty nieoczekiwanie przecinające się w temacie takiego widmowego, nawiedzonego miasta Warszawy. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję za te znakomite rekomendacje i prezentacje. I chciałam się teraz zwrócić właśnie do pani profesor Kołodziejczyk. Pani Ewo, czy pani mnie słyszy? Bardzo dobrze słyszę panią profesor. Chcemy jeszcze panią zobaczyć. Pani Ewo, spodziewam się, że pani może będzie chciała się włączyć i dodać coś do tego, co zostało już powiedziane. Ale ponieważ jakby w tej sekwencji pani będzie mówić ostatnia, ja nie będę chciała pani przerywać, to mam właściwie do pani ogólniejsze pytanie. Pani w jednym ze swoich ostatnich tekstów napisanych już w czasie pandemii o kryzysie humanistyki odwołała się do anegdoty, którą Miłosz opisuje w Gwieździe Wilsona. To jest ta anegdota o Sokratesie, a właściwie o pewnym profesorze Uniwersytetu Harvarda, który zapytał studenta, co sądzi o Sokratesie, a ten miał mu odpowiedzieć, że Sokrates był failure.
Dlaczego? Bo nigdy nie umiał znaleźć sobie dobrze płatnej pracy, bo Sokratesowi się nie powiodło. Ja wspominam o tym tekście dlatego, że ja, przeczytawszy go, miałam to odczucie, że on jest z ducha Miłosza. I że był tam ten duch nadziei. I tak właściwie przypomniał mi się tekst z poezją polską Przeciw światu, z Miłoszem przeciw światu. I to moje ogólne pytanie, czy z Miłoszem przeciw światu, a może właśnie w obronie świata, tu i teraz. To jest jakby takie moje otwarcie, a pani oczywiście ma w tej chwili możliwość wypowiedzenia się na różne tematy. Dziękuję bardzo pani profesor. Ja chyba bym uciekła od tej antynomii i powiedziałabym po prostu, że z Miłoszem w świat. To był taki moment, kiedy rzeczywiście przygotowując ten tekst na zaproszenie Uniwersytetu Łódzkiego, odczuwając silny lęk, niepokój tym, co się wydarzy, myślałam o tym, w jaki sposób dodać otuchy wszystkim tym, którzy podobny lęk odczuwają, a z drugiej strony wyrazić to, w co głęboko wierzę, to znaczy, że kryzysy rozwiązuje się, da się rozwiązać, jeżeli się w ogóle da, ale w jakikolwiek sposób do nich przystąpić no, z bardzo silnym głosem humanistów. A dla mnie głos Miłosza, który humanistykę polską i światową reprezentuje, jest jednym z najważniejszych, więc jeżeli pani odczuła to, że temu tekstowi Miłosz patronuje, to jest ogromny dla mnie oczywiście komplement. Natomiast wracając do tego, co powiedział Mateusz, bo ja troszkę inaczej zaplanowałam swoją wypowiedź, ale w związku z tym, co on powiedział, to chcę dodać jeszcze jedną kwestię, mianowicie jak dobrze, że ten tom się ukazał z takim tekstem jak komentarz do poematu dla dorosłych, dlatego że dzięki temu inaczej czytamy dzisiaj balladę napisaną w 1958 roku, prawda? Tekst Miłosza napisany wokół komentarza dla dorosłych to jest tekst odwilżowy, około odwilżowy, prawda? Więc kilka lat jednak mimo wszystko wcześniejszy w stosunku do ballady. W balladzie to, o czym mówi tutaj Miłosz expressis verbis, to znaczy nie ma pomnika, nawet nie ma pomnika bohaterów AK czy bohaterów powstania, wzięte jest w cudzysłów i wypowiedziane jest poprzez głos matki, że też ten głos tutaj przywołam. Zbudowali w Warszawie pomniki, a na żadnym twojego imienia. Byłeś i dziecinny. Ale w tym wierszu, jak w bardzo wielu doskonałych wierszach Miłosza, głosy są zderzone. On tutaj także przemawia poprzez maskę. W związku z tym bardzo łatwo nam wziąć ten głos w cudzysłów i uznać, że to jest skarga matczyna. Podczas gdy fakt zaistnienia takiego tekstu w tomie pozwala pokazać, w jakim stopniu ten głos jest reprezentatywny dla samego Miłosza. I myślę, że bardzo wiele właśnie takich tekstów opublikowanych w tym tomie, takim kryterium tutaj też się kierowaliśmy, doprecyzowuje, wypełnia jakieś tło, rozwija myśli albo uszczegóławia myśli, które już w dziele Miłosza były wcześniej podjęte. I troszkę też w odpowiedzi na to, co powiedział Mateusz, ja chciałam powiedzieć najpierw o antologii, projekcie antologii poezji angielskiej, a dopiero następnie o odczycie wygłoszonym przez Czesława Miłosza na Uniwersytecie Columbia 18 kwietnia 1949 roku, ale odwrócę kolejność, dlatego że tutaj Mateusz troszkę zatrącił o taką kwestię, no właśnie, pracy edytora, roboty edytorskiej. Rzeczywiście jest tak, jak powiedział, to znaczy myśmy po długich dyskusjach postanowili włączyć, uzupełnić, wypełnić tekst komentarza dla dorosłych wierszem Tadeusza Gajcego, zakładając, że to chodzi o portret, a nie o nic innego, prawda? I odnotowujemy to skrupulatnie w nocie. Podobny problem mieliśmy z odczytem. To jest tekst nadal dla mnie niezwykle tajemniczy.
To znaczy penetracja archiwów tyleż odsłania, co zaciemnia i problematyzuje, wszyscy to bardzo dobrze wiemy. Dlaczego dla mnie to jest tekst tajemniczy? Dlatego, że to jest jeden, jedyny tekst napisany przez Miłosza w trakcie jego pobytu w USA, który został przetłumaczony przezeń samodzielnie z angielskiego na polski. To znaczy pierwowzorem był tekst angielski, który Miłosz samodzielnie przetłumaczył na polski. To się nigdy indziej nie zdarzyło w tamtym czasie. I oczywiście okoliczności powstania tego tekstu po angielsku są niejasne, one są nieznane. Miłosz nigdzie o tym tekście nie wspomina. Właściwie nie wiemy, dlaczego ten tekst powstał po angielsku, ale uderza fakt, że pisany w 1948, na przełomie 1940-1949 roku, jest napisany dużo lepszą angielszczyzną niż ta, którą Miłosz rozporządzał w roku 1946. Tam są poprawki redaktora, ale one są no, o innym charakterze, to są detale w stosunku do przeredagowań tekstów z lat z 1946 roku. I tekst polski opatrzony jest taką adnotacją, którą myśmy tutaj w tomie umieścili, to znaczy, że to jest przekład z angielskiego. Ja mam oczywiście tutaj swoje hipotezy, którymi się z Państwem tu podzielę. Mianowicie zastanawiam się, w jakim stopniu to spotkanie Miłosza ze studentami na Kolumbii było aranżowane trochę inaczej, to znaczy myślano o tym, że Miłosz może wystąpi z większym odczytem dla szerszej publiczności. I Miłosz zaczął pisać tekst po angielsku, a dopiero na koniec okazało się, że to będzie koło polonistów, które prowadził Manfred Kriedl i powstała wersja polska. A być może Miłosz właśnie spodziewał się, że będzie publiczność anglojęzyczna i przygotował taką wersję, która mogłaby być dystrybuowana w trakcie tego spotkania, tak żeby również ludzie, którzy nie znają polskiego, mogli uczestniczyć w tym odczycie. No w każdym razie okoliczności powstania tego anglojęzycznego tekstu nie są znane, ale są tutaj dwie bardzo ciekawe kwestie i ważne dla edytorów, mianowicie takie, że oto w tym anglojęzycznym tekście mamy przetłumaczone przez Miłosza fragmenty opowiadań Adolfa Rudnickiego, zacytowane i dopiero lektura tychże cytatów w tekście anglojęzycznym pozwoliła uzupełnić nam jako edytorom tekst polski o cytaty z Rudnickiego, z pierwowzoru, czyli z tego tomu opowiadań Szekspir. Bo gdyby nie ten tekst anglojęzyczny, to byśmy nie wiedzieli, o które cytaty Miłoszowi chodzi, dlatego że on prawdopodobnie miał ze sobą po prostu książkę Rudnickiego z zaznaczonymi stronicami, stamtąd zaczerpnął te fragmenty, bo w polskim tekście tych fragmentów nie ma. Więc tekst anglojęzyczny nam się tutaj no, po prostu niezwykle przydał. Natomiast w tekście anglojęzycznym, jest to niezwykle ciekawe, są cytaty z Eliota po angielsku, których z kolei nie ma w tekście polskim. I tu mieliśmy wątpliwość, co z tymi lukami zrobić, bo o ile Rudnickiego wypełniliśmy cytatami po polsku, o tyle zastanawialiśmy się, czy w tekście polskim dawać przekłady Eliota i czyje, jeśli przekłady, czy dać teksty oryginalne. I właśnie po rozmowie, o ile ja pamiętam dobrze, z Mateuszem Antoniukiem, dyskusji, tutaj mówię o tym, że Mateusz skromnie twierdzi, że on tylko w innej części książki uczestniczył w pracach, a tutaj nie, co nie jest prawdą. Myśmy wykoncypowali właśnie, że być może było tak, że grono było mieszane, na pewno polskojęzyczni studenci Kriedla władali biegle angielszczyzną, w związku z tym Miłosz miał prawo czytać Eliota po angielsku, a nie po polsku we własnym przekładzie, tym bardziej, że nasze kwerendy w Beinecke nie potwierdziły, jakoby tam zostały przechowane jakiekolwiek robocze wersje tychże przekładów Eliota. To znaczy jeden z tych tekstów rzeczywiście później został w przekładzie Miłosza opublikowany, ale później. Natomiast dajemy to w przypisie, właśnie te polskie wersje tychże wierszy Eliota, jeden miłoszowski, a drugi Barańczaka. W tekście, w odczycie znajdują się cytaty anglojęzyczne. Gdyby to kogokolwiek zdziwiło, no to właśnie jest to efekt naszych domniemywań, jak to się mogło po prostu odbywać. I rzeczywiście brakuje nam dostępu do relacji uczestników tych spotkań. Słuchaczy, no choćby Olgi Scherer, która miała prawo wtedy uczestniczyć w wykładzie Miłosza jako uczestniczka, studentka Manfreda Kriedla. Natomiast jak sądzę, te kwestie nigdy już nie zostaną uszczegółowione, doprecyzowane i pozostaniemy z tymi pytaniami.
Dlatego mówię o tym tekście, że on jest zagadkowy i oczywiście jak go Państwo przeczytają, to będą wiedzieli, jak on jest ważny w perspektywie biografii Miłosza i jego decyzji. To jest tekst, w którym on wyraźnie zarysowuje swoje poglądy związane z wolnością słowa, z wolnością artysty, z wolnością sztuki. To jest kwiecień 49 roku. W tle jest zjazd szczeciński. Miłosz się szykuje do podróży do Polski, więc to był akt ogromnej odwagi, żeby wobec swoich przełożonych zadeklarować tak daleko idącą niezależność i właściwie między wierszami zapowiedzieć decyzję, którą podjął kilkanaście miesięcy później. Tekst niezwykle odważny, ale też intymny. Wśród odczytów z tego okresu najbardziej prywatny, najmniej służbowy, najmniej szkolny, najmniej obliczony na audytorium. To jest tekst, który odwołuje się zarówno do wiedzy i to takiej wiedzy z zakresu historii Europy, z historii literatury europejskiej. I Miłosz tutaj właśnie w tekście anglojęzycznym i polskojęzycznym mówi dokładnie tym samym głosem, niczego nie upraszczając, niczego nie streszczając, tak, nie przywołując jakichś przykładów ułatwiających zrozumienie. Bardzo Państwu ten tekst polecam. Natomiast wracam do tego tekstu, o którym miałam mówić wcześniej, to znaczy takiego tekstu, którego umieszczenie w tym zbiorze, w tym tomie też się wiązało z taką dosyć intensywną dyskusją, tym razem z panem profesorem Aleksandrem Fiutem, bo tekst, ten tom otwiera tekst będący pierwotnie planowany jako wstęp do antologii poezji angielskiej, tak? Tekst na wyjezdne, że tak powiem. Ten odczyt na Columbii jest tekstem na wyjezdne, natomiast tekst otwierający z 1945 roku to jest tekst, który miał opatrywać antologię poezji angielskiej, antologię, nad którą Miłosz pracował w okresie okupacji we współpracy z Aleksandrem Messing-Mierzejewskim, a także, o czym mówi w innych materiałach do tej antologii, z Czesławem Jastrzębiecko-Zborskim. Dlaczego umieszczenie tego tekstu wiąże się z takimi trudnymi decyzjami i może być uznane za pewną kontrowersję? Otóż dlatego, że wypreparowujemy ten tekst z większej całości. To jest wstęp do projektowanej antologii, która składała się pierwotnie z przedmowy, wstępu, zestawu wierszy opatrzonych przez Miłosza skrupulatnymi przypisami oraz notami o autorach. I antologia ta ma postać zalążkową, to znaczy ona funkcjonuje zarówno w rękopisach, jak i później w przepisanych, uzupełnionych maszynopisach, które obrazują zaawansowane stadium pracy nad tą antologią. W związku z tym oczywiście wyjęcie jednego składnika większego projektu jest taką decyzją, powiedziałabym, dość brawurową, tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja właściwie się trochę chciałabym upomnieć o to, żeby zrekonstruować tę antologię naprawdę. I to zrekonstruować ją z użyciem narzędzi humanistyki cyfrowej, tak żeby pokazać zarówno rękopisy, jak i maszynopisy. I to byłaby taka robota, której myślę by przyklasnął Mateusz Antoniuk, bo to taka robota dla krytyka genetycznego troszkę. Dlaczego byłoby ważne zrekonstruować tę antologię tak naprawdę od początku do końca, ze wstępem, z wierszami? Dlatego, że ona unaocznia nie tylko wybory tłumaczonych tekstów angielskiej poezji, począwszy od najdawniejszych lat, kiedy kształtowała się literatura angielska, aż po Eliota. Nie tylko obrazuje pewien gust Miłosza i jego takie dla nas z perspektywy dzisiaj oczywiste wybory, ale ona też obrazuje jego preferencje w zakresie tłumaczeń, w zakresie tłumaczy po prostu, tak? Dlatego, że on w tym wstępie i w przedmowie tłumaczy się, że wybiera współcześniejszych tłumaczy, a nie neoklasyków, którzy tłumaczyli w epoce Stanisławowskiej jeszcze dawniejsze wiersze, dlatego, że ta współczesna polszczyzna jest mu bliższa, a to asonans jest lepszy, a to wiersz biały, a nie rymowany. Mamy tam bardzo wiele uwag
Miłosza przyszłego tłumacza, Miłosza przyszłego antologisty i Miłosza szczerze zatroskanego o gospodarstwo polskiej poezji w takim sensie historii polszczyzny. Ten wstęp, jak można sobie go wyobrazić, on jest w dużym stopniu podobny do innych tekstów Miłosza o charakterze historyczno-literackim. To jest panorama poetów na tle społecznym, historycznym, ale także, co jest istotne, na tle rozwoju angielszczyzny literackiej. I teraz ta historia rozwoju angielszczyzny literackiej odbija się z kolei w historii polszczyzny literackiej odzwierciedlonej w tych przekładach. I ja dlatego sądzę, że właśnie rekonstrukcja tejże antologii byłaby czymś niezwykle cennym i ważnym. Natomiast dlaczego ostatecznie zdecydowaliśmy się włączyć ten wstęp i otworzyć nim tom archiwaliów? Otóż dlatego, że nie tylko on zapowiada Miłosza przyszłego historyka literatury, którym stał się poniekąd mimo woli, jak również prelegentem i wykładowcą też wbrew własnym wyobrażeniom swojej przyszłości. Ale także dlatego, że mam wrażenie, że doganiamy Miłosza jako badacze Miłosza. Jak sobie myślę o tym, że w 70-tych latach, w 80-tych latach powstawały takie teksty niezwykle ważne i potrzebne, o ważnych dla Miłosza poetach, właśnie o Blake'u, o Miltonie, o Pope'ie, o Browningu, o Eliocie, to wtedy czytelnikom tekstów o Miłoszu wydawało się, że to są ważne słowa, duże odkrycia. I oczywiście takie były i takie są. Natomiast my dzisiaj dzięki temu tomowi wiemy i dzięki temu wstępowi wiemy, że to, co badacze Miłosza mówili w 70. i 80. latach, on sam o sobie mówił w latach 40. I właściwie to jest niezwykłe, że edycje pism Miłosza w tym projekcie pozwalają nam odkryć rozmaite zapowiedzi, które się w dziele Miłosza pojawiły bardzo, bardzo wcześnie, zanim ktokolwiek z czytelników Miłosza powiedział to innym językiem. I myślę, że bardzo wiele tekstów w tym tomie ma taki walor i chyba tym chciałabym skończyć swoją wypowiedź, zachęcając serdecznie do lektury. Jak Państwo słyszą, właściwie jesteśmy świadkami rozmowy, bo ta rozmowa się toczy między uczestnikami wielkiej wyprawy, co najmniej na Spitsbergen. My jesteśmy wszyscy beneficjentami tej wyprawy, ale czas biegnie nieubłaganie. Chciałoby się zadać wiele pytań. Niemniej postanowiliśmy oddać część czasu Państwu, czyli gościom. Zanim to jednak nastąpi, poproszę doktora Emila Pasierskiego, który również ogromną pracę wykonał, żeby powiedział nam o założeniach bibliografii i o tym przedsięwzięciu, którym się opiekował, któremu przewodniczy. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Trudno będzie mi w tej wypowiedzi zauroczyć Państwa jakimiś efektownymi cytatami, jak moi poprzednicy, tudzież anegdotami związanymi czy ciekawostkami związanymi z poszczególnymi tekstami. Tak jak na wstępie powiedział profesor Ligenza, potraktuję też tą wypowiedź jako okazję do podziękowania współpracownikom całej bibliografii, oprócz pana profesora Fiuta, także Stanleyowi Billowi, który mignął gdzieś tam w którymś z okienek naszego spotkania. Javier Farrar Vidal, gdzieś go widziałem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam panów, pani Beata Kalemba, odpowiedzialna za litewską część bibliografii, pani Magdalena Lubelska-Renów za litewską, pani Anna Matyszkowicz od części włoskiej, pan Marian Zaczyński, który przygotował fundament bibliografii polskiej, którą potem miałem okazję i przyjemność rozwinąć. A także pan profesor Marek Leski i pani Małgorzata Zemła, odpowiedzialna za część niemiecką.
z wieloma z tych badaczy miałem okazję konsultować się w wielu sprawach związanych, scalając książkę do w całości. Bardzo im dziękuję i myślę, że także ich wkład należy szczególnie docenić. Może już przechodząc do konkretów, gdy profesor Fiut zaproponował mi koordynację powstania tej książki, nasunęła mi się taka anegdota związana może bardziej z naukami ścisłymi, ale tutaj też to jakoś pasuje, że gdy dla jakiegoś grona naukowego istnieje problem nie do rozwiązania, jest on nie do rozwiązania tylko do momentu, gdy przychodzi ktoś nowy i o tym nie wie i go rozwiązuje. Otóż ze mną tak nie było. Wiedziałem, z czym będę miał do czynienia. Z masą materiału, z 9 dekadami przyrastania tekstów poświęconych twórczości Miłosza. Niemniej uspokajany także przez pana profesora podjąłem się tego. Od początku spodobało mi się jego podejście, właśnie stawianie na to, by to była bibliografia użytkowa, adresowana do studentów, nawet do uczniów, by nie było to po prostu opasła cegła na półkę, sucho notująca dziesięciolecia i bezrefleksyjnie podająca dziesiątki, setki pozycji. Efekt jest taki, że udało się zebrać ponad 4600 pozycji, z czego 1100, ponad 1/4 są to pozycje związane z językami obcymi, których bibliografia notuje 7. Dla formalności powiem, że jest to język angielski, francuski, niemiecki, litewski, rosyjski, hiszpański i włoski. Jako ciekawostkę może powiem, że pierwotnie zestaw języków był nieco węższy, ale w trakcie recenzji, jeszcze konsultacji udało się dodać język hiszpański i rosyjski, za którą to pomoc właśnie już miałem okazję dziękować panu Ksawierowi i profesorowi Markowi Zalewskiemu. Docierają do mnie sygnały pozytywne odbioru tej bibliografii, że faktycznie będzie to pomocne źródło. Mam nadzieję, że tak będzie. I niestety docierają też do mnie już pierwsze publikacje, których nie zdążyliśmy ująć. Tak się zdarza, ale podejrzewam, że chyba już tak mi zostanie, że będę sobie to gdzieś z boku wynotowywał i trzymał na przyszłość. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czasu mamy niewiele. Pozostało około 20 minut. Nie będziemy jednak przerywać w trakcie wypowiedzi. Oddajemy głos gościom, a ja proszę Karinę, żeby pomogła mi tutaj śledzić kolejność zgłoszeń. Jeszcze pani profesor Marzena Woźniak-Łabieniec. Ja tylko sekundkę odnośnie tego, o czym mówił pan Emil Pasierski. Czy jest taka możliwość, chciałabym o to właśnie zapytać, czy jest taka możliwość, aby ta bibliografia znalazła się w formie online w wolnym dostępie? Także i czy mogła być uzupełniana kolejnymi pozycjami, jakie dochodzą w miłoszologii? Czy w ogóle były takie, oczywiście w momencie, kiedy już wydawnictwo nie będzie czerpało profitów z wydania książki, bo to wiadomo, że zawsze jest tym ograniczone. Dziękuję bardzo. Znaczy, w pewnym sensie jest to pytanie trochę na razie do wydawnictwa, myślę też do profesora Fiuta. Ja raczej tak w ramach swojej pasji zakładam, że będę gromadził te materiały, ale czy zdołam wszystko zgromadzić, jakby poświęcając temu osobny czas, to się okaże. Ale niewątpliwie to, co pani mówi, jest warte rozważenia przez wyżej postawione czynniki.
Na pewno zapowiada się wiele nowych publikacji też, o czym wiemy, więc warto byłoby to odnotowywać i jakby mieć w zanadrzu jako całość, oczywiście. Zgłasza się profesor Józef Olejniczak. Bardzo prosimy, panie profesorze, prosimy cię, Józku. Bardzo króciutko o dwóch sprawach. Pierw od razu do pana Emila. No to jest wielki walor tej bibliografii, że ona będzie z natury rzeczy przyrastać. Wielki walor tej bibliografii i także poświadczenie tego, że szczęśliwie Miłosz w recepcji żyje, a nawet na podstawie mojego dzisiejszego doświadczenia, kiedy otwierałem kursy na eksperymentalnym kierunku, jakim jest sztuka pisania w moim uniwersytecie. Pierwszy raz od paru lat dwie studentki wyznały mnie, że są czytelniczkami i miłośniczkami Miłosza. Co mnie ogromnie zaskoczyło, co się w ostatnich latach, przyznam, nie zdarzało. Więc no, jeśli można by, bo ja myślę, że edycja książkowa, no, przede wszystkim ze względów finansowych będzie bardzo trudna, ze względu na pozyskanie tych finansów na kolejne edycje, ale może warto rozważyć taką stałą edycję cyfrową, która w naturalny sposób by przyrastała, bo to rzeczywiście narzędzie szczególnie dla studentów i coraz młodszych pokoleń badaczy, a Miłosz jest... To jest problem tak rozległy badawczo, że pewno te tematy będą i wracały i będą się pojawiały reinterpretacje, że to się dzieje już przecież. To jest takie narzędzie, które no staje się niezbędne, bo miłoszologia rzeczywiście jest, no stała się taką oddzielną subdyscypliną. A druga sprawa, o jakiej chciałem powiedzieć troszeczkę ogólniejszej, to właściwie laudacja. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak można o czymś dobrze, komuś dobrze powiedzieć, o kimś czy o czymś dobrze powiedzieć, to trzeba to mówić. My często jakby uchylamy się od dobrego mówienia o naszych braciach w dyscyplinie, tak to nazwijmy, braciach i siostrach rzecz jasna. Ja chciałem wam pogratulować po prostu, znaczy Jolkowi Fiutowi i całemu zespołowi. Ja pamiętam naszą rozmowę z profesorem Fiutem w dość dramatycznych okolicznościach. Dramatycznych dlatego, że okazja tego spotkania była dramatyczna. Olku, nie wiem, czy pamiętasz, w Sztokholmie żeśmy rozmawiali o rodzącym się wówczas projekcie. Którego ja się od razu zdystansowałam, nie czując sobie powołania i temperamentu tekstologa, nie mając takich umiejętności, ale od razu przyklaskując. No, zrobiliście rzecz wspaniałą, bo to nie tylko te dwa ostatnie tomy, za które dziękuję, nie wiem komu mam dziękować, przysłano mi z wydawnictwa, ale także za całą tą opieką nad gospodarstwem Miłosza, w której to opiece, w tym zespole opiekującym się Miłoszem, no pojawiają się coraz młodsze twarze i to jest znakomite, dlatego że ja myślę, że no Miłosz jak świat, tak, jak tytuł znanej pozycji powiada, że Miłosz będzie do nas falami, takimi przypływami wracał i że on ciągle kryje tekst Miłosza i w jakimś sensie jego biografia, kryje jeszcze bardzo wiele tajemnic i wiele jest tutaj jeszcze do wyjaśnienia. Ale też trzeba się zmierzyć, miejmy tego świadomość, z bardzo wieloma przekłamaniami, które w znacznej części te niepublikowane teksty publicystyczne no, w jakimś tam sensie wyjaśniają, prostują. To bardzo istotne. Przykład pierwszy z brzegu, a propos dyskusji tutaj toczonej między Mateuszem i Ewą, między
ich wypowiedziami. Chodzi mi o ten tekst o poemacie dla dorosłych. Przecież istnieje także jeszcze jeden porządek lektury tego tekstu. Też wydaje mi się niesłychanie ważnego. Ze względu na swoją emocjonalność. Otóż można go przecież czytać także w kontekście tego, co spotkało Miłosza po podjęciu przez niego decyzji emigracyjnej, po zerwaniu współpracy, tu cudzysłów, z władzami komunistycznymi w Polsce. I w tym porządku ten tekst wydaje się też tekstem niezwykłym. Wiecie, o czym mówię, o tej tak zwanej sprawie Miłosza. Tam także ja znajduję akcenty, które tej goryczy, która Miłosza, który przecież pierwsze lata emigracji żył w bardzo trudnych warunkach, każdy emigrant zapewne, tamte elementy także się pojawiają. I zwracam uwagę, że tam nie ma specjalnej wiary w, czy to w szczerość intencji Warzyka, czy w to, że poemat dla dorosłych bardzo dużo w tej rzeczywistości tutaj kraju zależnego od Rosji Sowieckiej zmieni. To chciałem powiedzieć. Raz jeszcze wielkie ukłony, gratulacje i no i ogromnie się cieszę, że to się udało po prostu. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za podziękowania. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem nie tylko ogromu pracy, ale przede wszystkim kompetencji badaczy. Mogę tylko powiedzieć, że Ośrodek Miłosza powstał u nas kilka lat później, po rozpoczęciu tego grantu. Ale wszyscy Państwo z ośrodkiem współpracują i tym bardziej możemy się cieszyć. Zgłaszał się profesor Marek Bernacki. Bardzo proszę. Tak, bardzo dziękuję pani profesor. Jeszcze raz chciałem przywitać wszystkich. Ja miałem wyłączony mikrofon na początku, także jeszcze raz dobry wieczór już państwu w tej chwili. Trzy rzeczy chciałem poruszyć. Przede wszystkim chciałem pogratulować oczywiście panu doktorowi Pasierskiemu. Zresztą zrobiłem to już ponad miesiąc temu, pisząc do niego mail. Ja z książką, z bibliografią już chodzę i wertuję ją od dawna. To pierwsza rzecz. No w ogóle ogarnąć taką ilość tekstów o Miłoszu to jest naprawdę fenomen i ta praca jest znakomicie zrobiona. Tutaj czapki z głów naprawdę, bo to jest majstersztyk edytorski. Druga rzecz, no oczywiście powiem truizm. Wydaje mi się, że ta pozycja, bibliografia Czesława Miłosza, bibliografia przedmiotowa, wybór oczywiście, bo to jest ważne, pan profesor na początku przedstawiając nie wypowiedział tego słowa, że to jest wybór. Bo to oczywiście jest dzieło otwarte, to jest nieustannie przyrasta, te publikacje miłoszologiczne przyrastają. Ale chciałem powiedzieć właśnie, że no to jest niesamowita rzecz, że pan na tym zapanował. I jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że napisałem już recenzję, o takie omówienie tej książki. Udało mi się to omówienie zamieścić na łamach The Polish Review. Jest to taki tekst w angielskim tytule Miłosz Pinned Down, czy Miłosz Przyszpilony ze znakiem zapytania. Tu odwołuje się do tej słynnej formuły profesora Błońskiego. I to jest taki artykuł recenzyjny, nietypowa recenzja, ale pozwolono mi napisać troszkę dłuższy tekst i chciałem Państwu powiedzieć, to może jest ważne dla pana Pasierskiego, bo to być może pierwsze takie omówienie, które zostało już oficjalnie przyjęte. No niestety ukaże się dopiero w pierwszym numerze tego kwartalnika w marcu 2022 roku. Tam czas oczekiwania na publikację jest bardzo długi. Ja pertraktowałem z profesorem Garbowskim z KUL-u, który recenzował ten tekst, który czytał ten tekst. Prosiłem go o to, żeby ze względu na chociażby tą 120. rocznicę urodzin Miłosza ten tekst ukazał się w tym roku, no ale niestety zdaje się, jest to niemożliwe, ale chciałem powiedzieć, że takie omówienie, może jedno z pierwszych, jest już w drodze do druku. Jeszcze raz panu gratuluję, to wspaniała książka i ona oczywiście stanie się jedną z najważniejszych książek miłoszologicznych. Będzie pełniła taką funkcję jak niegdyś Moment Wieczny pana profesora Fiuta, jak później przez długi czas bibliografia druków zwartych w opracowaniu Agnieszki Kosińskiej.
No oczywiście teraz no, nie sposób sobie wyobrazić pracy miłoszologicznej bez odwoływania się do bibliografii przygotowanej pod kierunkiem profesora Fiuta przez pana doktora Pasierskiego. Jeszcze raz wielki szacunek i wielkie podziękowania za tą wspaniałą publikację. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. Drobne sprostowanie. Rocznica jest 110, jak oczywiście... 110, przepraszam. Tak, 110. Tak, tak. Pokazał się profesor Kwietkauskas. Czy ja dobrze rozumiem, że chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, droga Joanno, drodzy koledzy. No przede wszystkim pozdrowienia z Alma Mater Czesława Milosza z Uniwersytetu Wileńskiego. Jestem tam tutaj... była nasza konferencja w 2011, w tej sali, prawda? Nie, może też coś, jakaś część, jakaś sesja też w tej sali. No na razie oczywiście pusta sala, jestem po wykładzie zdalnym. Oczywiście, no, ale bardzo, bardzo miło tutaj mieć okazję po prostu powiedzieć wielkie dzięki dla wszystkich, dla profesora Aleksandra Fiuta, dla Emila Pasierskiego i Beaty Kalemby za włączenie litewskiej miloszologii w tą bibliografię. To naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Że to też jest włączone w taki wspólny obieg badań nad Czesławem Miloszem. I z tego, co usłyszałem dzisiaj, no ja myślę, że ten archiwum otwiera nowe połączenie, po prostu nowe takie związki wewnętrzne myśli Milosza. Po prostu no, taki przykład, jak słyszałem tutaj przemówienia Mateusza Antoniuka i tych przykładów z przemówienia bostońskiego, tak? Rok 46, Milosz powiada ten frazes nie można żyć na cmentarzu, o Warszawie, tak? O Polsce powojennej. I nagle mnie przeszedł po prostu dreszcz, bo ja pamiętam, że prawie ten sam frazes on powiedział w 2000 roku w Wilnie podczas przemówienia w ratuszu wileńskim, podczas dyskusji z Günterem Grassem i Wysławą Szymborską i Tomaszem Węclową. To jego przemówienie nazywa się Wilno. Ja myślę, że jest w tomie publicystyki Milosza. I no, co to znaczy, że ten frazes o życiu na cmentarzu i potrzebie dogadania się z tymi ludźmi, z duchami, z szukania sposobu, on też wymawia w Wilnie. Jak teraz rozumiem, to jest jego bardzo osobiste świadectwo, bo powiedział to samo zaraz po Holokauście w Ameryce. To samo świadectwo on przywiózł do jego miasta, jego młodości i powiedział dla audytorium litewskiego. I w tym czasie to brzmiało bardzo ostro. W tym czasie naprawdę brzmiało nawet prowokacyjnie. Ale właśnie to połączenie daje bardzo dużo do myślenia i rodzi nowe znaczenie, możliwości nowej interpretacji i może nawet reinterpretacji naszej własnej pamięci Czesława Milosza, jego słów, które kiedyś usłyszeliśmy. Więc dziękuję bardzo za ten skarb. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja jeszcze tylko dopowiem, że w moim pojęciu ten tom ma ogromne znaczenie dydaktyczne. Ja już sobie wybrałam dwa teksty, ten o apokaliptycznym duchu lat 60. i przemówienie w Osace, ponieważ wydają mi się znakomitym wprowadzeniem, tak klarownym i tak dobitnym w głębokie, ważne problemy twórczości Miłosza, że tutaj znajduję jakby materiał, od którego mogę zacząć także, nie tylko kontynuować. Pani attaché kulturalna ambasadorka. Do powiedzenia, Joanno, jeśli pozwolisz, do tego, co mówił Mindaugas. Tak.
Dlatego, że ta fraza o życiu na cmentarzu musiała bardzo mocno utkwić w pamięci wielu uczestników tamtej dyskusji. Dlatego, że 2 lata temu miałem szczęście, przyjemność odbycia także prywatnej rozmowy, dosyć długiej, z Tomaszem Węclową w czasie jego pobytu w Zabrzu, którego pretekstem zresztą był także Miłosz. To było spotkanie związane z Miłoszem. I proszę sobie wyobrazić, że ni stąd, ni zowąd tą samą, ja sobie przed chwilą uświadomiłem, tą samą frazę przypomniał Tomasz Węclowa 2 lata temu w Zabrzu. To tylko tyle tytułem do powiedzenia ważności tego, co pan przed chwilą powiedział. Dziękuję bardzo. I teraz właśnie Rasa Rymiczkajte, czyli Litwa po raz drugi. Drodzy Państwo, ja chciałam oczywiście też pogratulować Wam wszystkim znakomitej pracy. Nawet tak sobie wyobrażałam, że jakby ktoś chciał przeczytać całego Miłosza, to takie opasłe tomy, powiedzmy 2 tomy w rok do przeczytania i to jest 20 lat, a co różne inne rzeczy, więc to jest naprawdę ogromna, ogromna robota. Więc gratuluję bardzo. Ja z wykształcenia też jestem nie tylko filologiem, ale też teatrologiem, a też różnym innym, o czym nie będę mówiła. Ale bardzo dużo czasu spędziłam w teatrze. I w teatrze jest tak, że w sumie nawet jeszcze przed próbą generalną aktorzy robią bardzo ważną rzecz. Mianowicie próbę wyjścia i ukłonienia się publiczności. I to jest najważniejsza tak zwana mise en scène, czyli najważniejsza scena do odegrania, jak to zrobić. Więc ja myślę, że troszeczkę trzeba pomyśleć też o tym, jak się ukłonić po tak wykonanej dobrej pracy, która oczywiście zawsze te ukłony kończą się bardzo dużymi brawami. Mianowicie, co chcę powiedzieć poprzez to. Otóż pokazywałam, że na Litwie ukazał się traktat poetycki i tutaj obecny Mindaugas Kwiatkauskas przeprowadził fantastyczną rozmowę, piękną rozmowę z Tomaszem Węclową, tłumaczem traktatu poetyckiego i komentarzy samego Miłosza do tego. I oczywiście, że widzimy tutaj pana Marcina Baniaka, któremu przy okazji bardzo dziękuję za 3 tom Silvy Rerum w języku polskim. Więc bardzo dobrze wiemy, że trzeba książkę nie tylko wydać, ją trzeba oczywiście wyprowadzić w świat, trzeba organizować promocje, trzeba organizować spotkania. Mam nadzieję, że będzie to wcześniej czy później możliwe. Książka nie jest pomidorem na słońcu, się nie psuje, więc tą promocję można robić zarówno nie tylko teraz, ale nawet i w 2022 roku, kiedy się ukaże artykuł w bardzo, bardzo ważnym piśmie. Co chcę przez to powiedzieć? Otóż to, że na miarę swoich możliwości ja jako atasze kulturalnej mające środki pewne do promocji literatury będę naprawdę z wielką przyjemnością włączała się również finansowo, a też organizacyjnie w takie przedsięwzięcie. W związku z czym na przykład jeśli możliwe będzie zaproszenie jakiegoś gościa z Litwy, czy to właśnie pana Mindaugasa Kwiatkauskasa, który jakby był dalej ministrem, panie Mindaugasie, to by nie byłoby problemu. Ale oczywiście on zrezygnował z tego na rzecz nauki i my nie wiemy, co jest lepiej. No ja myślę, że niech będzie nauka naprawdę lepsza, bo Mindaugas jest wyśmienitym naukowcem. Więc możemy robić takie promocje. I możemy je robić nie tylko w Polsce, możemy je robić również na Litwie. Robiąc takie promocje na Litwie, możemy włączyć Instytut Polski, rozumiem najróżniejsze
sytuacje polityczne i w Polsce, których nie komentuję, ale Miłosz jednak jest Miłoszem, a nie tylko jeziorami i lasami. Z Krasnogródy i Instytut Polski włączy się w taką promocję Miłosza, nie tylko w Polsce. Instytut Polski również włączy się również z attaché kulturalną Litwy, Wielkiej Brytanii w promocję Miłosza i w rok Miłosza, czyli 110. rocznicę jego urodzin. Również w Stanach Zjednoczonych i to robimy wspólnie Polska i Litwa. Korzystając z okazji też chciałam poprosić pana Stanleya, żeby potraktował przychylnie moją koleżankę w Wielkiej Brytanii i żeby się włączył jako partner, czyli żeby ośrodek, w którym profesor pracuje, żeby włączył się w promocję Miłosza nie tylko jakby promocję, którą robią razem Polska i Litwa, również w Wielkiej Brytanii. No i teraz tak, jak to wszystko można zrobić? To oczywiście ja mogę różne idee podrzucać, ale to Państwo jesteście tymi, którzy zapełniają treścią takie rzeczy. Zaplanowaliśmy 30 czerwca na urodziny Czesława Miłosza w Krasnogródzie spotkanie ministrów kultury Litwy i Polski. Mamy nowego ministra kultury i nowy minister kultury już jakby preliminarnie się zgodził. Więc jest to okazja, żeby powiedzieć panom ministrom, co chcemy zrobić, nie tylko teraz, ale też na przyszłość. W związku z czym, jeśli na przykład do pani profesor Joanny Zak można by było skierować z każdego ze środka, z każdego, no, kto by chciał coś takiego robić, taką listę propozycji, to później już mogłabym to dalej przekazywać i przetranslować do no, jakichś tych wyższych decyzyjnych, którzy decydują o tym, czy to robimy, czy to nie robimy. Ja wiem, że mogą nie chcieć tego robić, ale od tego jestem ja, która po prostu naprawdę przegada każdego i będzie próbowała przekonywać do najróżniejszych, naprawdę wspaniałych przedsięwzięć, żeby nie tylko wydawać i żeby nie tylko no, to pozostało do użytku takiego akademickiego, czyli przez studentów, czy przez ośrodki naukowe, ale też, żeby to trafiło do szerszej publiczności. I nie wiem, czy Mindaugas ze mną się zgodzi, ale jednak po roku Miłosza, po stuletnich, czyli 10 lat temu, po naprawdę przez Litwę i Polskę świetnie obchodzonej rocznicy Miłosza. Dzisiaj Miłosz już nie jest tak mało znany, jak on był jeszcze właśnie no znany powiedzmy 10-11 lat temu. Czyli dzięki temu, co wtedy zrobiliśmy, jakie książki przetłumaczyliśmy na Miłosza, ile mówiliśmy o Miłoszu, jakie filmy powstali, jakich ludzi angażowaliśmy do tego, żeby o Miłoszu mówić. Miłosz naprawdę dzisiaj na Litwie jest tym, którego, tak jak profesor Olinczak powiedział, że studentki mówią, że ulubiony poeta, to na Litwie już też dziwią się, że takiego Litwina piszącego po polsku o Litwie mieli. Także to chciałam powiedzieć i raz jeszcze chciałam wam podziękować i też teatralnym gestem się ukłonić za waszą naprawdę wspaniałą pracę. Także wielkie, wielkie gratulacje. Bardzo dziękujemy. My się chętnie włączymy, mamy swoje propozycje i będziemy dalej rozmawiać już poza tym ekranem i poza tym spotkaniem. Nasz czas dobiega końca. Pomyślałam jednak, że może jeszcze jeden głos się zmieści. Myśmy ten czas przekroczyli, ale zaczęliśmy później, więc czasami warto przekroczyć. Ale nie widzę zgłoszeń, więc jest pan profesor Chwin, oczywiście.
Panie profesorze, mikrofon jest wyłączony. Mhm. Ma pan wyłączony mikrofon, pan profesor Chwin. Nie, ja bym za dużo mówił, więc nie. Tak piękny finał, ja mogę się tylko dołączyć do gratulacji. O, rzeczywiście to dzieło jest wielkie i wspaniałe. O, i cóż tu można dodać do tego, żeby się jeszcze takie rzeczy zdarzały w naszym świecie. Tak teraz. Aha. Dla wszystkich Państwa wyrazy podziwu. Ja jeszcze, jeśli mogę, bo ja mam pytanie do profesora Aleksandra Fiuta. Ja bym chciała, żeby profesor Fiut zakończył to spotkanie, to znaczy tak czy inaczej, oddajmy mu głos, ale zadaj to pytanie. Bo powiedziałeś, Olek, w radiu, w TOK FM-ie, że wszystko, odpowiadając na pytanie dziennikarza, że wszystko, że już nie ma więcej Miłosza do wydania. Nie. To jest nieprawda, tak? Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem, to ja źle zrozumiałam. Powiedziałem, że w dziełach to, co było do wydania, zostało wydane, natomiast zostają jeszcze inne teksty, wspomniane na przykład jego odczyty w BBC, ogromny zbiór, który kiedyś widziałem w Znaku, i listy. Część tych korespondencji już się ukazało, czy przez bardzo cenne edycje Barbary Toruńczyk na przykład, w zeszytach literackich, ale też inne, prawda? Więc to no, czekają, ja ciągle czekam, że ukażą się na przykład listy Miłosza z Czapskim, które są po prostu dziełem literackim, fragmenty, te trzy listy, które Miłosz publikuje w swoich tekstach Czapskiego, mówią o tym, jaki to jest rangi pisarstwo, nie mówiąc o tym, jaki ma znaczenie jako komentarz do jego twórczości. I takich listów jest na pewno więcej, więc to jest ogromny jeszcze obszar do objęcia, ale z tego, co słyszałem od wydawnictwa literackiego, wydawnictwo decyduje się tymi tomami zamknąć edycję dzieł zebranych. No, korespondencja ukazywała się poza dziełami zebranymi, także to nie jest ewenement. No, tak samo listy do Giedroycia na przykład, prawda? Więc cały szereg tego typu bardzo ważnej korespondencji ukazało się już poza. Natomiast jeżeli chodzi o te teksty, które są poza korespondencją, to chyba ukazały się wszystkie. Naturalnie jest do wydania ciągle tom wierszy niepublikowanych. I to jest wyzwanie. Ale nie zdradzaj. Jest i chcemy się tym zająć. To jest wyzwanie oczywiście też dla nas, ale to oczywiście nic nie zdradza. Czy ja już winienem zamknąć całość, czy jeszcze nie? Nie, ja bardzo przepraszam, że przerwałam, ale rzeczywiście dyskutujemy o tym od dawna i jest już pewien projekt, także tym się zajmiemy. Ale nie zapeszajmy na razie. Nie zapeszajmy. Pokazał się Stanley Bill. Chciałbyś nas... Ja nie powiedziałam, że Stanley nas uprzedzał, że jest tak wszechstronnie zajęty, ale mimo wszystko nas tutaj odwiedził, więc chociaż słowo na pożegnanie, a właściwie przywitanie i pożegnanie. Ja tylko chciałem dodać, że są różne wstępy do książek innych autorów, które Miłosz napisał, których nie włączyliśmy do tych tomów. Napisane na przykład po angielsku, różne były, więc myślę, że no różne teksty jeszcze są i może się ukażą kiedyś w takim następnym tomie, nie wiem, może Olek pomyśli o tym. Ale dziękuję oczywiście wszystkim za miłe słowa i całej ekipie za współpracę. Dziękuję. Ostatnie słowo, Olku, powinno należeć do ciebie. No cóż, ja zostawiłem sobie podziękowanie dla całego zespołu na koniec. Także dlatego, że nawet w tej rozmowie widać było, jak ogromną pracę wykonali i brak mi słów wdzięczności, nie tylko za rzetelność, pracowitość,
ale też dla serca, które tej pracy oddali. To było widoczne, zresztą nawet tutaj Państwo byli tego świadkami, jak te teksty były dla nich ważne. No a im wszystkim osobiście bardzo serdecznie dziękuję za tą wielką przygodę, którą im zawdzięczam, bo dzięki właśnie im mogłem też wędrować właśnie poprzez te teksty, zwłaszcza te niepublikowane, których nigdy bym pewnie nie przeczytał. Także serdecznie, bardzo serdecznie dziękuję.